kształcie. Palcem na piasku setny raz, samotny pusty brzeg. Nad horyzontem stoi mgła. Przychodzę tu, żeby przez chwilę znów poczuć się taka jak dawniej. Pamiętać chcę, uwierzyć chcę, że wszystko działo się naprawdę. To dzięki tobie wiem, jak łatwo można przegrać wszystko. To dzięki tobie wiem, jak bardzo krucha miłość jest. To dzięki tobie wiem, że kiedy niebo jest tak blisko, można i stracić w jeden dzień. Fale całują brzeg, pieszczą namiętnie raz po raz. Ty całowałeś mnie, to coś do nieba niosło nas. Namalowałam cię kropelką rosy jeszcze raz. Powoli gaśnie dzień, zabrałeś tęczy cały blask. Przychodzę tu, żeby przez chwilę znów poczuć się taka jak dawniej. Pamiętać chcę, uwierzyć chcę, że wszystko działo się naprawdę. To dzięki tobie wiem, jak łatwo można przegrać wszystko. To dzięki tobie wiem, jak bardzo krucha miłość jest. To dzięki tobie wiem, że kiedy niebo jest tak blisko, można i stracić w jeden dzień. Łączymy się teraz z Radiem Fest. Top 10 przedstawi Marcin Janota. Bardzo gorąco witam wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów. Oto podsumowanie notowania z numerem 193 Listy Śląskich Szlagierów na antenie Radia Fest. Na miejscu 10 Harmonik z Tobą na zawsze. Na miejscu 9 Oxford Duo Melodia z 8 nut. Miejsce 8 Michalina Starosta. Po 7 na miejscu 7 Hannes Banda Żywioły 2. Miejsce 6 to Tim Fabian Zabiorę Ciebie do Gwiazd. Na 5 Kamraty Io i Ty. Miejsce 4 Adi Adriatyku Czar. Na 3 Krzysztof Pietrek Za wszystkie nasze dni. Miejsce 2 to Happy Jędrowski Show Medley Mix 2021. I na 1 Golden Mix Tyle chwil przed nami. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów i zapraszam oczywiście do oglądania i również słuchania na antenie Radia Fest. Kolejne notowanie radiowej listy szlagierowo.pl za nami, a tu na fotelu lidera utrzymuje się zespół Golden Mix.
czas i pora na naszego dzisiejszego gościa. W szlagierowym studiu i tu można wymieniać wokalista, instrumentalista, ale przede wszystkim kompozytor, który to od lat współpracuje z naszym beneficantem Edkiem Sikorą. Z nami jest Andrzej Skaźnik. Witam cię. Witam cię, ale żeś tego nas czekał. No tutaj tak piszą w tych internetach takie różne rzeczy, godem to tak się trochę przygotuje. A ty wierzysz w te internety, a? No zaczyną po leku wierzyć, nie? Słuchaj, dzisiaj taki temat dwóch twórców i to tak, Andrzej Skaźnik jako kompozytor i Edek Sikora jako autor tekstu. To wszystko z kuli tego, że benefis artystyczny spodziewał się. Ten duet i z jego ręki powstało kilkadziesiąt szlagierów. No, mniej no z jego ręki, bo to z naszej ręki. No z waszej, wspólnej. No a powiedz mi, pamiętasz ten wasz pierwszy, kiedy to było? No wiesz, to było 2010 rok, jak pamiętam, to my mieli go zarejestrowany jako pierwszy nasz wspólny szlager. To był, kiedy Blues Brothers gra, to było jeszcze do płyty zespołu New For You. I wtedy od tego się właściwie zaczęła ta nasza współpraca. Może jeszcze wcześniej też parę utworów my zrobili, ale jeszcze to nie było takie wszystko do kupy, a przez te ostatnie lata to my zrobili naprawdę mnóstwo utworów razem. Do tych lat i do tych utworów na pewno będziemy wracać. Wy zostawacie razem z nami. Los wiedzie nas dokąd chce, rolę wyznacza nam. I gdybym nie spotkał cię, zostałbym sam. Do siebie znów się śmieję, bo znowu mam nadzieję. Wiem, że jesteś ty i chcesz ze mną być. Andrzej Skaźnik razem z nami. Andrzeju, te pytanie tak podziela na dwie części. Pierwszą część pytania będzie brzmiała tak, czy wy z Edkiem znacie się tak osobiście, na takiej stopie koleżyński, przyjacielski? No, oczywiście, że tak. Tyle lat wspólnie, razem my coś tam robimy. Ciężko by było, żeby po prostu nie trafić się od czasu do czasu też prywatnie. Nie? A czemu pytam? Bo właśnie Damian Cholecki i Tim Fabian, kiedy ich pytał na temat współpracy z Edkiem i tego, żeby ten odpowiedni tekst powstał, powiedzieli coś takiego, że muszą się dobrze znać i muszą mieć dobrą relację z tekściarzem. Jest tak? To bym się raczej nie zgodził, bo ja jeszcze nie znał się dobrze z Edkiem Sikorą i napisał mi do mojej płyty solowej, którą wiesz, robił jak na swój 30. jubileusz, napisał mi teksty do piosenek i o dziwo, wypisał całe moje życie. A żeście się nie znali? Nie znaliśmy się. To jak wyglądało wtedy podejście do tej współpracy? Zadzwoniłeś, powiedziałeś mu takie, tako i tako potrzeba i on zaczął pisać, czy? No wiesz, no to zazwyczaj z Edkiem robimy tak, że on potrzebuje tego, żeby po prostu jemu zrobił muzyka pierw. No i zawsze, wiesz, staram się mu jakby narzucić nawet temat poprzez tytuł tego utworu, który mu daję do pisania. No i to Edek, nie wiem, albo szperokać w internecie, nie wiem, może jakiś szpiegów mu albo co, ale ci godom zawsze tak trafił z tekstem, że szok. A nawet, wiesz, opisał w jednym utworze moja żona, mój ogródek, choć jeszcze na nim nie był, a wiesz, opisał go tak, jakby tam już był, wiesz, kilka razy, nie? Po leku zaczynam się pana Sikory bać. Ja też. O tekstach, o muzyce, dzisiaj właśnie klachomy, a wy zostawcie z nami. Czuję się, jakbym cię znał od zawsze już cały czas. Łaskawy nas szansę dał mi jeszcze raz. I zobacz, co się dzieje. Z radości wprost szaleję, tulić pragnę cię, to wszystko, co chcę. Kiedy tak przypominam sobie też rozmowa z Timem Fabianem, którego fizycznie w studiu nie było, mogliśmy się z nim połączyć i połączyliśmy się wtedy. On też
Kaś tam takie słowa wypowiedział, że zaczyna się obawiać tego Edka, bo on wchodzi trochę w ciało tego... No, to jest taki człowieka, wiz. Który potrzebuje tego tekstu, nie? No ale widzisz, tu jest rola dobrego tekściarza, że wiesz, chcesz napisać dobry tekst, no to musisz się trochę postarać, nie? I Edek się starał i to czasami aż za bardzo. Opowiedzieliśmy już trochę na temat tego, jak powstaje wasza współpraca, kiedy to Edek tworzy do ciebie, tworzył do ciebie na potrzeby twoje, stricte twoje płyty, teksty. A jak to wygląda, bo ty też, no nie ukrywajmy, jesteś kompozytorem, gro utworów, które tworzysz do innych. No. I potrzebujesz tekstu. Jak ta współpraca wtedy wygląda między wami? To wiesz, no, ja zawsze, wykonawca zawsze mi się pyta, czy chyba, że to jest wykonawca, który sam pisze teksty, bo zdarzają się tacy wykonawcy. No ale wola, żeby Edek napisał, bo w większości te piosenki po prostu mają sens, nie? O to właśnie chodzi. No dobra, powstała melodia. No. Przyszedł pan, artysta X, powstała melodia i wtedy ją wysyłasz Edkowi i go dasz, słuchaj, ten utwór najprawdopodobniej będzie się nazywał Słońce Majorki. I chciałbyś o Majorce? Tak. Tak to wygląda? Tak. Znaczy się, ja mu nie godam, że chciałbym o tych Majorce i no, sam tytuł już Edkowi sugeruje, że... W którą stronę podążać? Gdzie ma iść, nie? Jest tak, że zdarzają się takie poprawki, że ty dostajesz tekst i gadasz, Edek, kurde, ale tu byśmy musieli to pozmieniać, bo to no, mi nie pasuje. Kilka razy tak było, że odesłał mu tekst, bo no, poprawiaj to, to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba. No i widzisz, a od Edka nigdy, że nie słyszał, coś ty tam, ty się nie znasz na tym, albo co, nie, po prostu spokojnie. Zresztą on jest to niespotykanie spokojny człowiek. To wiesz, to siednął, napisał, poprawił, przysłał, wszystko pasuje. Czyli ze spokojem Edek przyjmuje krytykę. Jasne, oczywiście. Zresztą ja też. O tym spokoju, o krytyce, o tekstach, muzyce dali, a wy zostawujcie. Nikaj się nie ruszacie. Gdy strzała pora mknie, by serca połączyć dwa, nie próbuj uchylić się, to nic nie da i tak. Andrzeju, przyciepnął kartkę z pytaniami, to oznacza, że też po leku będziemy zbliżać się ku końcowi, ale jeszcze kilka pytań mam do ciebie narychtowanych. I teraz takie pytanie, bo zarówno ty jako kompozytor, tak samo chyba jak i tekściarz, nie macie do końca też pojęcia, czy dany utwór stanie się hitem, czy też się nie stanie hitem, no bo tego przepisu na hit chyba jeszcze żaden nie poznał. No i nie poznał. Nie ma takiego, nie ma takiej możliwości. Wiesz. To gęsto jest tak, że jak mi się coś podoba, to nie chyto to. A wiesz, a jak mi się coś nie podoba, to się raptem to okazuje hitem. Nie wiem, jak to działo, wiesz, to jest. Nie mogę tego określić po prostu. To chyba każdy z autorów, kompozytorów godzi, że takiego przepisu nie ma na hit. Ale chciałbym się od ciebie dowiedzieć takich rzeczy, bo no powiedzmy, w waszej twórczości i w waszej współpracy powstały utwory, które nie stały się hitami popularne, ale ty na przykład jeden z tych utworów, a może będzie ich kilka, darzysz takim szacunkiem. Bo są jakaś tam w twojej głowie. Masz takie utwory? No. Nie są hitami, ale tekst wyszedł spod rynki Edka, a muzyka spod twojej. Wiesz, to bym się musiał ciężko zastanowić, bo tych utworów było mnóstwo i wiesz, nie tylko do zespołu New For You, nie tylko do mnie, ale wiesz, zdarzały się takie piosenki i no, ale w tej chwili ci nie przypomina się, jakie tytuły, bo za dużo tego było. No właśnie, a pochylisz się kiedyś na tym na przykład, żeby sprawdzić, ile rocznie takich kompozycji tworzysz? Ty sum, jako, że dostajesz zlecenia? Był okres, że bardzo dużo. Potem przyszła pandemia, wszystko klękło, no i teraz robię tak.
Tak się działo. Tak, no, od czasu do czasu. No wszystko po leku, no bo wszystko zaczyna po leku się rozkręcać. Miejmy tak samo jak to. Szkoda, że to tak się stało, że tak jak szybko przyszła pandemia i wszystko pozamykała, że to na nowo nie chce ta maszyna tak szybko zaś ruszyć, nie? Ciężko jest, jak się wychodzi z rynku, ciężko jest wejść z powrotem na ten rynek. I to, że już przerobił parę razy i naprawdę jest ciężko wrócić. Dobra, to my wrócimy zaraz, moi drodzy Państwo, z kolejnym pytaniem. To już będzie przedostatnie pytanie, ale zobaczycie, jakie ciekawe. Gdy strzała mora mnie, do Ciebie już drogę znam. I wszędzie dosięgnie Cię, będziesz płonąć jak ja. Od 2010 roku współpracujecie z Edkiem, także się też... No może to było wcześniej. Może było wcześniej, ale powiedzmy taką oficjalną data z pieczątką, można by było powiedzieć 2010 rok. Bo jakże z Edkiem zaczął rozmawiać i czemu też Ciebie o to pytam, bo wydaje mi się, że są żeście bardzo odpowiednimi osobami, które mogą o to zapytać, bo trochę żeście już na tym rynku są, trochę żeście zjedli, trochę, wydaje mi się, nawet trochę więcej macie takiego wyczucia i wiecie, czy ktoś się nadał, ktoś się nie nadał. I on zapytał właśnie Edka o to i on też w swojej odpowiedzi powiedział mi, że czasem jak stworzy coś, napisze tekst, a potem widzi jego wykonanie, tej piosenki przez zleceniodawcy, to stwierdzą, że jednak artysta nie udźwignął tego tekstu. No. Bywo tak? Bywo tak, bywo. To wiesz, czasami może i artysta nie rozumie tego, o czym śpiewa, bo tak to też bywo. Ale powiem Ci, że staram się w studiu, jeżeli to nagrywam, bo zazwyczaj wszystkie te piosenki, które razem pisali, one były realizowane u mnie. No i jeżeli już dochodzi do takich sytuacji, staram się jakoś, wiesz, pociągnąć tego wokalisty do tego, żeby po prostu zaczął to interpretować tak, jak my to widzymy. Mniej więcej, bo wiesz, ja już na tyle Edka znam, że wiem o co chodzi i wiem, jakby to widział. Także staramy się, żeby po prostu naprowadzić jakoś tych wokalistów, choć to jest naprawdę w niektórych przypadkach bardzo ciężkie, a w niektórych nawet niemożliwe. A czasem po prostu to niemożliwe staje się możliwe. Panie, panowie, mój gość, wy razem z nami jeszcze zostawacie. Ta miłość spotkała mnie jak nagły szczęścia wód. Gdy byłem prawie na dnie, zdarzył się cud. Dziś sam się z tego śmieję, lecz zaraz poważnieję, bo nie każdy ma tak dobrze jak ja. 8 października to bardzo ważna data w tym roku, bo w Chorzowskim Centrum Kultury wystąpisz na scenie przed chorzowską publicznością. I tu taki chyba sposób uhonorowania twórczość Edka Sikory. Czy ja mogę powiedzieć, że na scenie zejdzie się taką twórczo góra z górą? No, nie wiem, czy my są takie góry akurat, no wiesz, no ale... No wydawało mi się, że dzisiaj jeszcze nie jest w stanie was nikt przeskoczyć. No, to miło słyszeć taka opinia i to, wiesz, z takich ust, no. Brudnie. Aż się czuję, wiesz, podbudowany, urosnąłem. Możesz powtórzyć? Powtórzymy, że dzisiaj nie jest w stanie was nikt przeskoczyć, bo wy czujecie ten klimat, zaczynaliście, tworzycie i pokazujecie jakoś tam ścieżkę. No nie do końca tak, jak my o tym gadali, zarówno z Tobą, czy z Edkiem. Nie wszyscy chcą tą ścieżką iść. Jakaś tam próbują iść w prawo, w lewo, zbaczać się z tego kursu. Wiesz, no, od samego początku, jak zaczął śpiewać, realizować, to wiesz, śpiewaliśmy zawsze w języku literackim i to zawsze śpiewaliśmy hity jakieś tam, wiesz,
na przykład Edek to wiesz, no, rockowo se pogrywał, nie? No i potem jakoś, wiesz, spotkał jak się z takim wydawcą, nie? Jan musiał ich się nazywać, zmusił mnie do po prostu śpiewania po śląsku. No i to było fajne, bo pamiętam ten początek tej kariery, to Szołtysek pisał teksty, wtedy ja pisał muzykę i to było tak, że mnóstwo ludzi, wiesz, organizatorzy nawet zmieniali daty festynów, żeby ich do przyjechać, mogli być. Nie? Czy wiesz, co już będziesz na Beneficie chciał zaśpiewać? Wiesz co, niech to będzie niespodzianką może. Taki gyszynk. Gyszynk, ja. No to niech tak też zostanie. Dobrze, panie, panowie, Andrzej Skaźnik, mój gość, wasz gość i gość Edka Sikory już w październiku na Beneficie. Było mi miło i do spotkania. Miód.
generalnie jak słyszę ten numer zawsze, to tak mnie tak biorę na takiego przytulańca. Życie to dar w wykonaniu Koli Juli. To za nami. Kola Jula, czyli artystyczny gość na beneficie autora tekstu Edka Sikory. Może ktoś też zatańcuje do tego numeru. Było romantycznie, były przytulańce, a teraz, drogie panie, specjalnie coś do was. Przystojny mężczyzna się pojawi. Znaczy się pojawia się co chwila, nie? Ale taki naprawdę fest przystojny, taki wyzgerny. Czyli Dawid Janiak, jego nowość, Apetyt na życie. No i trzeba powiedzieć, że tęskniłyście, drogie panie, za Dawidem, bo on po dość długiej takiej artystycznej nieobecności powrócił. I to ze stwierdzeniem, że ma apetyt na życie. I to nas cieszy. Dziękujemy za ta produkcja. Też tak uważam, że jest w porządku. A wy, jak go docie, że jest w porządku, to już się śmiało możecie głosować na tę nowość. SMS-y pod 7168 wysyłacie, w treści wpisujecie LS Stop i kod teledysku 5510.